losy, dwie ostatnie próby spalone, więc nie dziwi w żaden sposób takie pytanie, zwłaszcza też przy tym mocno wiejącym wietrze. No teraz jak trafiła, to pofrunęła w okolicach 12,5 metra, może nawet dalej. Tak, jest biała chorągiewka sędziego, a więc w końcu Zofia losy dopięła swego i skoczyła na miarę swoich możliwości. Minimum wypełni na Mistrzostwa Europy, ale czy to będzie atak na podium, czy to będzie atak na pierwsze miejsce, też zadajemy sobie pytanie. 12 metrów 88 centymetrów, a więc Zofia losy w tym momencie na pierwszym miejscu, zawodniczka Stali Ostrów Wielkopolski. Nie udało się Ostrowiankom przedłużyć dynastii klubowej w skoku w dal po Olze Szlachcie, no to może uda się w trójskoku. Tak długo nie mogła wywalczyć minimum na Mistrzostwa w Bańskiej Bystrzycy, a w ostatniej kolejce, w tej ostatniej szansie skoczyła 12,88 o 68 cm dalej, aniżeli wspomniane minimum. W roku kalendarzowym 61,97 już rzucała, ale sukcesywnie przesuwa granicę, którą muszą osiągać przeciwnicy, żeby ewentualnie w jakikolwiek sposób mu zagrozić. Podsumowanie wyniku finału trójskoku. Zofia losy w ostatniej próbie cofnięciem rozbiegło tych kilka centymetrów, które pokazywała w kierunku swojego trenera. Trafia idealnie na belce tym razem i skacze 12,88, rekord życiowy. Byłby to oczywiście Zofii losy, gdyby wiatr był regulaminowy, może on jeszcze zostanie zweryfikowany, ale 2,7 metra, tak więc też nie będzie to mogło być zaliczone jako minimum ostatecznie na Mistrzostwa Europy Bańskiej Bystrzycy. Nie zmienia to jednak faktu, że losy mistrzynią kraju, srebro dla Heleny Nowak, a brąz dla Roxany Kozłowskiej.